Witam serdecznie. Ostatnio troszeczkę sobie nad wyglądem polówki popracowałem. Jak możecie tutaj zauważyć, grill na czarno cały. Były oryginalnie, wiadomo, takie odpryski tutaj, nie? To było całe srebrne logo Volkswagena. Wszystko walnąłem na czarno. Pomyślicie czym? Pewnie sprayem. A nie. Czymś takim. Guma w sprayu. To jest dosyć drogie, bo chyba coś koło 40-50 zł za puszkę. Zobaczcie, co jeszcze zrobiłem. Tylne logo oczywiście, skoro przednie jest na czarno, to tylne też na czarno. I polówka. Zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem bardziej tak schludnie. To było takie wypłowiałe. Srebrne takie, srebrno-czarne takie porysowane. Tak ładnie ta guma to ładnie moim zdaniem przykryła. Jest to wygląd moim zdaniem taki bardziej estetyczny. Tak samo tutaj tę wstawkę na klamkach. Tylko że na czerwono zrobiłem też gumą w sprayu. Jaka jest niepodważalna zaleta takiej gumy sprayu? Powiedzmy, nie podoba ci się kolor. Powiedzmy, chcesz wrócić do oryginału. Nie wiem, cokolwiek ci się nie podoba, nie chcesz tego po prostu już mieć, tej gumy, tego koloru na jakimś elemencie. Po prostu bierzesz nożyk, podważasz i wszystko ściągasz. Co w porównaniu do takiej normalnej farby w sprayu to jest niemożliwe, byś musiał, nie wiem, jakimś rozpuszczalnikiem, nie? Także bardzo fajne takie kosmetyczne rzeczy. Można tym robić, tą gumą w sprayu. Trzeba niestety, ale tak co najmniej 5 warstw dać, nie? Bardzo cieniutkich, nie? Bo to musi się powoli pokrywać i tak powiedzmy 10-15 minut odstępu i kolejna warstwa, nie? Czyli taki element, no, w 2 godziny, niecałe 2 godziny można pomalować, nie? Plus oczywiście wyschnięcie całkowite, nie? No tak 3 godziny i można zakładać, nie? Te na czerwono zrobiłem. Jak mi się nie spodoba czerwony kolor, zdejmuję i sobie psiknę czarnym, załóżmy, nie? Fajne, nie? Fajna sprawa. Tylko że to jest troszkę droższe od zwykłej farby w sprayu, nie? Dobra, to będzie na tyle dzisiaj. Jeszcze nagram filmik z jazdy. Dobra, dzisiaj nie odpalana. Troszkę świece żarowe muszą się zrobić. Pali. O. No. Jedziemy na przejażdżkę.